To się zdarzyło dwa lata temu. Moje życie wyglądało przed nawróceniem. Chodziłem po ulicach w dresie cały czas. piłem alkohol, paliłem marihuanę. Bijam ludzi, prowadziłem grupy zorganizowane. I pewnego czasu na ulicy się pojawił pewien ksiądz. To był właśnie ksiądz Michał Misiak. I podszedł do nas odważnie i przywitał się z nami. No, to ja, jak mnie mama dobrze wychowała, przywitałem się z Księdzem, oczywiście. I Ksiądz nam zaproponował Chrystotekę. A to pojechaliśmy na tą Chrystotekę, bawiliśmy się. I po pewnym czasie zacząłem się spotkać coraz częściej z Księdzem Michałem. I Ksiądz Michał się mi zaproponował oazę. Ja myślałem, że to będą zwykłe wakacje, ale to, co tam się stało, to. Przeważyło moje myśli, wyobrażenia w śnie, w dzieciństwie, wszystko przeważyło. Tam się nawróciłem. Tam poznałem Jezusa, mojego przyjaciela. I zrozumiałem, że nieważne jakim bym był, on i tak zawsze będzie przy mnie, przy nas wszystkich. Że będzie nas kochał. Nieważne ile razy będziemy popełniać ten sam grzech. Będzie nas kochał. I po tej oazie zacząłem. Uczestniczyć w różnych rekolekcjach, chodziłem na spotkania formacyjne, i tam coraz bardziej zacząłem pogłębiać swoją wiarę. Ale niestety, przed taki moment w moim życiu, że za stare grzechy moje, które popełniałem, przestępstwa, rozboje, kradzieże, musiałem odpokutować za swoje czyny złe. I dostałem wezwanie z sądu do ośrodka wychowawczego w Marszewie. Bardzo nie wiedziałem, co mam robić. Czy mam wziąć tam pismo święte, ojca pija obraz. I poznałem, że to zrobię i weznę. Kiedy już tam pojechałem, to to wyglądało strasznie. Ja byłem szokowany, co tam się dzieje. Po pierwszym dniu bynajmniej Ponowu chaos, i tak tam nie byli wszyscy uczestnicy, bo czekałem na nich, bo nie byli na przepustce. I ja czekałem aż wrócą. I kiedy oni wrócili, to była taka zasada: że jak nowy przyjedzie, to musi być sprawdzany. Dla mnie to było głupotą. I właśnie chcieli mi krzyż ukraść. Ja właśnie z tego krzyża, zostałem ciężko pobity. Przez właśnie dwóch uczestników. Leżałem w łóżku tydzień po tym pobiciu. Żebra miałem stuczone. Bardzo mnie to bolało, że przejechałem z Jezusem a zostałem pobity. Część taki zraniony w sercu przez parę dni. Ale potem zacząłem czytać znowu Pismo Święte Tam i do... miałem siły z powrotem. Takie, żeby przebaczyć im to, co zrobili głupotę. I gdy to im przebaczyłem, to oni się popakali, ci dwaj panowie, którzy mi pobili, i byli w szoku, że ja, jako osoba pobita, im wybaczyłem. Że pokazałem im, że można ludziom wybaczać, że jest takie coś jak miłość, przyjaźń do bliźniego. I po pewnym czasie tak czekałem w łóżku, leżałem w sobie i rozmawiałem do Jezusa, do mojego przyjaciela: Boże, co ja mam robić? Jakie moje jest zadanie? I w końcu był taki moment, kiedy zrozumiałem, że, że to jest taka misja moja, że muszę ich, im pokazać, że Jezus istnieje, że może ich zmienić, ich życie. Już na zawsze, że może wyglądać pięknie, że, może, że mogą się cieszyć miłością. I właśnie tak było. Chodziłem dumnie z pod koszulką oazy, ruchu światło życie. Był tam taki pewien wychowawca, który mi powiadał zawsze i zawsze zapamiętam tego do końca życie, był naprawdę z mądrym człowiekiem, że lepiej wszystko robić małą łyżeczką niż dużą chochlą, bo nam się wszystko polewa i wszystko nie pójdzie po naszej myśli. Ja właśnie to robię małą łyżeczką Małą łyżeczką ich emagalizowałem, i ze 100% mi się udało ich zemagalizować do 50%. I w ośrodku jest dużo miłości w nich, jest. Tylko, że ta miłość jest zablokowana zablokowana przez szatana. On ich blokuje. On nie chce, żeby Jezus weszedł do ich duch święty. On tego nie chce. Przyszły święta wielkanocne, ja czekałem z dużą pokorą na te święta, bo tęskniłem za rodziną, za mamą, za domem, za księdzem Michałem i dowiedziałem się, że przepustki nie dostanę. Bardzo mnie to zabolało. Boże, Panie, czemu to tak się stało? I musiałem czekać z dużą cierpliwością. I przyszły majówka, następne przepustki i też niedostępne te przepustki. Musiałem czekać z wychowawcą. Musiałem czekać z dużą pokorą. I pewien wychowawca do mnie podszedł i do mnie powiedział tak. Jarku, ja w tej widzę duży bardzo potencjał. Ja się ja dziwię tobie, że ty tu jeszcze jesteś i nie uciekłeś. Odpowiedziałem. Ja Bogu zaufałem. Ja mi daję siłę moją. O Niego mam tą siłę i pokorę, w którą będę musiał siedzieć. W tym ośrodku. I przyszło po pewnym czasie bierzmowanie, przygotowanie do bierzmowania i przyszedł taki moment, w którym miał mieć swój pseudonim. I ktoś wymyślił katolik, pseudonim. No mnie to bardzo ucieszyło, bo mogłem być takim apostołem Jezusa. Nie już huliganem ulicy, tylko chuliganem oficjalnym Jezusa, Chrystusa. I bardzo mnie to ucieszyło, że wymyślili mi taką pseudonim. I przyszedł taki moment, że musieliś do spowiedzi. No to było tak. Katoliku, proszę powiedz mi, jak ma być moja formułka, jak ja mam to powiedzieć. Ja im tłumaczyłem, oni tak się bali te spowiedzi. Bali się tego przyjęcia Jezusa. I powiedziałem im tak. Pęter, że nawet jeden grzech, jeden dzień, bez grzechu, to już jest was krok. Wasz krok do odnowy waszego serca, waszego życia. Przyszło bieżmowanie. I podeszłem do Mateusza, takiego mojego spółlokatora w pokoju. I mu powiedziałem, że ksiądz, że ksiądz nie chce znać formułki, tylko chce znać Twoje grzechy. I po spowiedzi, przy taki moment, gdy on wyszedł z Poedzi łzami w oczach, powiedział, że się czuje letki jak piórko. Że się czuje letki jak piórko, ale boi się grzechu, bo będzie do nich wracał. I dla niego było to bez sensem żyć. Chrystusie i Jezusem. Dla Niego było to bez sensu. Ja nie wiedziałem, co mam mu odpowiedzieć. Da bardzo. To zamilkłem i odeszłem. I po pewnym czasie na stółówce powiedziałem do Niego, że nieważne ile, byś raz ten grzech popełniał, ale ważne, żebyś trwał przy Chrystusie. Żebyś nigdy od Niego nie odchodził. Zawsze musimy do niego rękę wyciągać, bo on zawsze będzie przy nas, będzie nas rozumiał takim, jakim jesteśmy. Moją rolę po moim pobiciu już odgrywam następująco: że jak nowy przyjeżdżał, to już inni go nie brali pod skrzydła, żeby go zbić tylko ja wszystko robiłem w mojej mocy, żeby zabrać tego nowego pod swoje skrzydła. I go pilnować, żeby mi nic mu się nie stało. I był taki Łukasz, bardzo tępiony był przez innych wychowanków. Mnie tak to bolało, że nie mogłem mu też pomóc, bo nie miałem takiego wpływu na innych uczestników. Dlatego się bardzo się modliłem do Boga, by wspomóc tych biednych uczestników tamtego ośrodka. I rzeczywiście mnie Bóg wysłuchał. Dał mi od nich taki szacunek, że miałem wpływ już na nich. I zaczęły się ich rozmowy ze mną. I oni właśnie, oni chcieli chodzić do kościoła, ale bali się spowiedzi. Ja nie rozumiem czemu. I w końcu im to Uświadomili to sami w sobie, modląc się do Boga, że społeczność jest czymś pięknym, że można być czystym, jak Eucharystia na przykład. I zaczęły się wyjścia do kościoła. No i Paweł Mateusz czy ktoś inny robili listę do, do, do tego kościoła. No to chętnych nie było. A ja. I do mnie przyszedł, no tak, katolik zrobili listę, bo oni mnie nie słuchają, a ciebie posłuchają. Tym odpowiedziałem. Oni mnie nie posłuchają, tylko Boga posłuchają. I przychodzą, tam nie dla mnie do kościoła, tylko dla Boga. Bo nie można przyzwyczajać człowieka do ludzi, tylko trzeba przyzwyczajać ludzi do Boga. I tak się właśnie stało. Oni zaczęli chodzić do kościoła po 10 osób. Dla mnie to było cudowne. I też mnie z Wzmocniali mnie bardzo w duchu. I wychowawcy mi też pomagali tam bardzo. Nawet jak płakałem, to słyszeli po nocach, że proszę Pana Boga o moc ducha świętego, żeby przyszedł do mnie i dał mi siłę dalej ewangelizować. I był pewien wychowawca, który się brzydził przemocy. I kiedy właśnie. Chłopaki nabroili. On zaczął ich bić. Stanąłem i poszczymałem tylko wychowawcę. Powiedziałem, wybacz im, wychowawco. Oni są jeszcze młodzi i głupi. I on im wybaczył. Wychowawca mnie zabrał na oddzielne spotkanie, na rozmowę. Powiedział, że, że pomogę mu wierzyć też w Boga. Że przypomniałem mu, co to jest pokora, wybaczenie, pokuta, że mu przypomniałem wszystko. I nic się nie dzieje, czego by nie chciał Bóg. Był taki podział między wychowankami: ten, co miał szacunek, a ten, co nie miał. To ja właśnie chłopaki się dziwili, co ja robię. Narażałem swój szacunek wśród nich. Bo siedziałem z tymi gorszymi, za których oni ich uważali. Ja im pokazałem, że jesteśmy wszyscy tacy sami, że powinniśmy sobie radzić. Że ośrodek nie musi być czymś strasznym, bo to mow czy coś takiego. Że może być jedną wielką wspólnotą. Że możemy jak nowy przyjażdża, to możemy mu pomóc. Zrozumieć życie po prostu. że grzeszył, że po prostu źle robił. I tam był pewien chłopak. Nazywał się Piotrek... Którego tata gwałcił, jak był mały. I on zawsze to krył w sobie. I zawsze go dręczyło. I zawsze, jak szliśmy w tą stronę w rozmowę o jego życiu, to on zawsze się blokował. Pod koniec mojego wyjścia do środka on właśnie popaka się przede mną. Mówi, że on chce inaczej żyć. Że też chce poznać mego przyjaciela. Że chce żyć z nim, jak jeden mąż. I tak właśnie się stało. On zaczął chodzić do kościoła, chodził do spowiedzi, do komunii przyjmował. I wychowawcy po prostu byli w szoku, że oni, ich zadanie było resocjalizacja, a nie byli po prostu przez ich zachowanie tego zrobili, bo nie mogli do nich dotrzeć. I wychowawcy byli naprawdę bardzo zdziwieni, że ja taki młody mogę im pomóc też. Ich nawrócić. I zawsze, jak szliśmy do kościoła, to poszłem tak. Na mszę, do służby, przy ołtarzu. Jeden, raz, dwa, trzy. Trzy msze były. I na czwartym mszy przyszedł do mnie pewien chłopak, że on też chce służyć, że on chce mi pomóc. Że on chce być też autorytetem. Tylko, mu wytłumaczył, co i jak ma robić. Mu powiedziałem: Niech ci Bóg prowadzi, on ci wszystko wskaże, tylko mu zaufaj. I rzeczywiście mu zaufał. I od tej pory, jak on zaczął chodzić, to do służby u boku Boga. Nie moim, bo ja tylko byłem ołówkiem w jego ręku. I robiłem taka, jaka była wola jego. Oni zaczęli. Po pięć osób szło do służby. I też bardzo umacniałem wychowawców moich. Pokazywałem im, że coś takiego jest jak pokora. Że, można, że oni są jeszcze głupie, że trzeba z nimi porozmawiać inaczej. Nie tylko przez krzyki, jakieś ocenianie. Tylko właśnie przez rozmowę. Spokojną rozmowę. Dotrzeć do nich z miłością. To był taki przełom w tym ośrodku, że Kierowniczka nie wiedziała, co się dzieje, bo nikt kierowniczki nie lubił. I nagle zaczęli mówić: Dzień dobry, pani kierownik! I ona był po prostu w szoku, nie wiedziała, co się dzieje. I było tak, że ona się mnie spytała: Jarku, co tu się dzieje w tym ośrodku? A ja, tu Bóg działa. W końcu tu jest Jezus Chrystus, który chce ich miłości, oni chcą Jego. I zawsze jak była religia, to była taka siostra zakonna z, z Broniszewic, z takiego miasteczka. I zawsze na religii, na każdych lekcjach oni byli niegrzeczni, ale tylko jak była re, y, religia, to stawali, jeszcze siostra nawet nie weszła, oni stali złożonymi tak rękami i żeby się modlić z siostrą do Boga. I zawsze tam był spokój. I było bierzmowanie. I ja przyjąłem imię... Maximilian Marian Kolbe. To było takie wielkie imię, bo czułem wsparcie właśnie od tego patrona. I co czasie też do niego modliłem, by mnie wspomógł. I po pewnym czasie ciuchy mi wszystkie szafki zniknęły. Ktoś je po prostu ukradł. Ja zobaczyłem chłopaka w mojej kurce. I w moich butach i w moich spodniach. I on właśnie mnie zobaczył i szybko weszł do pokoju i chciał sięgnąć. ściągnąć. Ja weszłem do pokoju, powiedziałem, nie, nie zdejmuj tego, nie wstydź się. Jak ci się to podobają, to sobie proszę weź. Ja ci daję na pamiątkę moją. Pamiątkę taką, że nie przyszedłem do ciebie, żeby ci te zabrać, tylko żeby cię ci oddać. W dobie wierzę. Żeś pamiętał, że jest takie coś jak miłosierdzie. Że wszystkim trzeba się dzielić. Nieważne, czy to jest świadectwo, czy kłótnia. Musimy się dzielić. I miałem pewną podkoszulkę. I pewną chłopakowi się bardzo podobała. Ja zdjąłem ze siebie i mu ją oddałem. Po pewnym czasie wszyscy przy stole moim zaczęli robić znak krzyża. Ja się zawsze przy tym no, zryżałem się, bo to było dla mnie piękne, że oni nie wiedzieli, co to jest w ogóle miłość. Czy rodzina, czy odbraci swoich rodzinnych, nie wiedzieli, co to jest kompletnie. I po pewnym czasie przyszło z sądu, że zostałem... Warunkowo zwolniony z tego ośrodka, za dobre sprawowanie. Ja tak, Boże, to już jest koniec tego wszystkiego? No i co, ja mam teraz wyjechać do domu? I coś w sercu im że mam wyjechać do domu i dalej nauczać. I wychowawcy też byli bardzo zdziwieni, bo miałem naprawdę dużo spraw jeszcze w toku. Ale mnie sąd wypuścił. Także myślę, że Jezus po prostu chciał, był taki jego plan, żebym tam pojechał i ich nawrócił, im pokazał, że Jezus istnieje i można mu zaufać, że on nigdy od nas nie odejdzie, że zawsze będzie przy nas, że będzie do nas ręce wyciągał, tylko musimy tą rękę złapać. I zresztą powiadałem: Wy się nie bójcie, tylko wypłyniecie na głębie. Bo jest przy Was Chrystus. Jak wyjeżdżałem, to nie po prostu pakali. Pakali, że muszę wyjechać, że nie mogę im pomóc. I pozostawiłem im takie zadanie: że jak przyjedzie nowy, to nie macie go zbić, tylko mu pomóc. Pomóc, macie go przywitać. Bracie, razem to przeżyjemy, razem będziemy siedzieć w tym ośrodku, razem będziemy chodzić do kościoła, razem będziemy się modlić w kościele. I razem będziemy mieli przy obiedzie. Razem będziemy spać, kąpać się w jednym prysznicu. I pozostawiłem im taką misję, że oni musieli ewangelizować tych nowych, że przywitać ich z gorącym sercem, żeby ci nowi jak przyjadą, żeby nie musieli cierpieć tak, jak ja cierpiałem. I bardzo mnie to cieszy, że byłem właśnie męczennikiem Jezusa. Mę to bardzo cieszy, jestem z tego dumny, że mogłem na swojej skórze pokazać im, że można być innym człowiekiem. I doszedł niedawno pechem na pewne rekolekcje do Warszawy. Jako animator się Michałem. I tam był taki przełom, że pierwszy dzień był taki, że oni się śmieli wszystko, bo oni nie wiedzieli, co ich tam czeka. Pierwszy dzień śpiewaliśmy, modliliśmy się, bo Wołaliśmy ducha świętego, by wszedł do naszych serc. I właśnie tak się stało na trzeci dzień. Na trzeci dzień było uwielbienie Pana. I tam przyszło 15 osób, i wszyscy przystąpili do modlitwy stawiedniczej. Ja po prostu poczułem, jak się modliłem, że duch święty, którego ja wezwę do swojego serca. Z mojego serca wyszedł do tej osoby, na, za którą trzymałem na głowę i się za nią modliłem. I Po prostu ta osoba się rozpłakała i podczas tej roku zrozumiała, że Jezus jest naprawdę ich Panem i Zbawicielem. I nawróciliśmy około 15 osób w Warszawie. I dalej właśnie jeżdżę po Polsce i ewangelizuję cały czas Ewangelię, Biblię. I też mi, ja się bardzo cieszę, że mogę pomóc im. I nie chcę za to żadnej zapaty, chcę tylko to, żeby oni byli szczęśliwi. Chcę właśnie tego, żeby oni właśnie byli szczęśliwi i mogli uwierzyć, uwierzyć w samego siebie, pokonać własne przeszkody życiowe. Bardzo mnie to cieszy. Ale też jest mi smutno, bo osoby, które się ze mną nawróciły, przestały po prostu chodzić na oazę, opętało ich zło. Po prostu przestali się modlić. Przestali się modlić. Po prostu i przestali się modlić regularnie. I w końcu przestali się modlić wcale. Bo w naszym sercu jest taka jakby fasolka z której wypłynie miłość i to właśnie trzeba cały czas pielęgnować, pielęgnować, podlewać, podlewać miłością Bożą, przyjmować komunię, karmić komunią właśnie to serce, bo lepiej właśnie szybciej jest zniszczyć to właśnie to co zrobimy, zbudujemy w naszym sercu, niż potem to odbudować z powrotem. Ja właśnie cały czas się czułam Jezusa. I coraz częściej zaczynam myśleć, czy mam powołanie do pewnego zakonu, czy do seminarium. Cały czas zaczynam myśleć nad tym. Ale na razie jeszcze uczę się w pierwszej liceum. Mam zamiar skończyć liceum, napisać maturę. Niech mi tylko Bóg dopomoże. Dalej ewangelizować młodych ludzi. Też nawracam moją mamę, moją rodzinę. Modlę się przy nich różańcem. Oni to widzą. Mój wuj ostatnio widział, który naprawdę przeżył dużo, był w więzieniu. On po prostu myśli, że Jezus jest kimś strasznym. Że on jest kimś najgorszym, niczym szatan. On jest miłością naszą. I na rekolekcjach spytali mnie się, kim jest dla mnie Jezus. Ja im właśnie odpowiedziałem, że Jezus jest dla mnie moim sercem że mu moje życie ja oddaję w jego ręce i niech robi z nim co tylko się da, dobrego. I już oddałem moje ciało, duszę Jezusowi, jemu zaufałem, jego ja się trzymam. Bo można być albo chłodny, albo gorący. To jeśli będziemy chłodni, to będziemy ok okłamywać samych siebie i to będzie nas gorzej bolało. Niż byśmy w ogóle nie wierzyli w Boga. Ja właśnie jestem cały czas gorący i chcę być gorący niczym wulkan. Także żeby pokaże, że Jezus naprawdę jest i kocha nas wszystkich. I podczas rekolekcji podpisałem krucjatę ponownie wyzwolenia człowieka na rok. Cześniejszą krucjatę, którą podpisałem dwa lata temu, wytrzymałem rok i się ona skończyła. A że nie, nie dawałem nikomu alkoholu, nie kupowałem go, nie dawałem pieniędzy na to, tylko po prostu byłem abstynentem. Przykładem, że alkohol jest zły też. Bardzo zły, bo niższy ludzi. Tak jak zniszczył mojego tatę. Tak jak niższy jednego człowieka, który właśnie zamiast w Bogu rozmucić swoje żale, to, roz, to rozwiązują te problemy w butelce alkoholu. Ja mam że taki wstręt do alkoholu, bo zginął od tego mój tata. Teraz jestem pewien, że mój tata jest tam właśnie w niebie i jest za mnie dumny, za to, że to co robię, za to, że nie poszłem w jego ślady, tylko że cały czas go kocham i kochałem i będę przy nim sercem i duszą. Ja pewnie przy mnie tak samo, że nigdy ode mnie nie odejdzie.